tu Kamila Kruk. Spotkałam się dzisiaj z Dorotą Katendę, żeby porozmawiać z nią o książkach. Jej pierwsza książka to Dom na Zanzibarze. I może Dorota, od tej zacznijmy. Powiedz kilka słów, o czym jest ta książka? Książka jest o tym, jak znalazłam się w Afryce, co spowodowało, że zmieniłam swoje życie od normalnej Polki, żony i matki, poprzez kobietę podróżującą, aż do tego momentu, kiedy postanowiłam wybudować dom i zamieszkać w Afryce. No właśnie, czyli są tu twoje przygody, to jak przełamałaś pewne swoje granice, bariery? Tak, książka właśnie o tym opowiada i daje nadzieję czytelnikom, że i wiarę, że można w życiu zmienić praktycznie wszystko i zacząć od początku. Wiem, że stała się bestsellerem i szykujesz teraz nową książkę. Co to będzie? Będzie to książka, która mu opowiada również o Zanzibarze. Tym razem więcej będzie o kobietach i więcej tematów, które interesują kobiety. Książka będzie nosiła tytuł Kobiety na Zanzibarze. Co w niej znajdziemy? Jakieś lokalne obrzędy może, rytuały, czy może podejście lokalnych ludzi? Co dokładnie? W książce piszę o normalnym życiu moim, a także tubylców. No ale chyba nie takim normalnym dla Polaków. Tak, normalne życie, czyli tak jak spędzają oni czas, czym się zajmują, o czym marzą, jakie mają wierzenia, jakie są tam obrzędy, w których również brałam udział. Piszę dużo również o wpływie wierzeń i szamanów, którzy są tam powszechni. A będzie coś kontrowersyjnego? Będą również plotki kobiet, które znalazły się na Zanzibarze, białe turystki, które zakochały się również. Jakie są ich wrażenia i problemy, a również jakieś historie, może bardziej intymne właśnie. Napiszesz też coś na przykład o podejściu do przedsiębiorczości, pieniędzy? Też piszę o tym. Jako, że jestem żoną tubylca, więc piszę o tym, jakie są między nami relacje w odniesieniu do prowadzenia biznesu, do gospodarowania pieniędzmi oraz o tym, kto rządzi w tradycyjnej rodzinie zanzibarskiej, a także jak to wygląda w mojej rodzinie. Brzmi bardzo ciekawie, także Kobiety na Zanzibarze i Dorota Katendę. Zapraszam. Dzięki.